Spektakl pod tytułem Grójeckie Klimakterium odniósł ogromny sukces podczas swojej premiery w ubiegłym roku. Zabawna sztuka w wykonaniu aktorek z Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego tak bardzo spodobała się widowni, że zdecydowano wystawić ją po raz kolejny. I tak 20 stycznia sala widowiskowa Grójeckiego Ośrodka Kultury ponownie pękała w szwach. Publiczność pokochała artystki i wynagrodziła je owacją na stojąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam się nie boi. Może pan nie zdejmuje. Lepiej wytrzeć. Właśnie. Nie, ściereczka jest do kurzu. Nie do bucików. Ruch dziś przy sobocie, że zapomniałam o swym pocie. Panie, pan to chyba pod czwórkę wybiera się dzisiaj, co? Pan idzie. Ja nikomu nic nie powiem, żona się nie dowie. Ja jestem bardzo dyskretna. Nie pożałuje pan, chyba że się pan boi. Niech no zaciągnę trochę spoczynku. Halo, halo? 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 Co za baran? Dzwonisz i nie odzywa. Chyba, że to Stanisław pamiętał o moich urodzinach. Nie. Za światów nie tak łatwo się dozwonić. Pewnie jakiś telemarketer. Coś chciał mi sprzedać. Najczęściej to tacy dzwonią. Mają tak. Sprzęt, który sam sprząta. Garnek, który sam gotuje. Wszystko można kupić. Wszystko. Namawiają. Przekonują. Kredyty załatwiają, jak się nie ma pieniędzy. Wszystko potrafią. Ale ja już mam dosyć. Dosyć się już nakupowałam. Nie chcę naganiaczy. Niczego nie chcę. Nie będę nawet gadać z nimi. Bo i po co? Mam wszystkiego pod dostatkiem, a tu chyba też już wszystko przygotowałam. No, ładnie wygląda. Że co? Zamknęła cię? No, jak przyjdzie, to jej powiem. No nie martw się. Dobra, no to na razie. Tak, jak powiem. Przecież jak go zamknęła, to znaczy, że się zasłużył, nie? Chłopie, żadnego pożytku z nich nie ma. Tylko gdzieś pobawić, imprezować, pojeść, popić, z koleżkami potańcować. A dla kobiet, dla nas co? Nic, nawet do sklepu się z takim nie pójdzie, bo stanie nie, czy tylko długo jeszcze. No Jezu, straszni. No, z całym szacunkiem, znaczy też taki byłeś. Tylko meczyk, piwko z kolegami, a żeby dobrze kobiecie zrobić z własnej inicjatywy, to już im do głowy nie przyszło. Ale zaraz, no co ja chciałam? Po co szłam? Zapomniałam, no. Nie zgić, palce gryź, lepiej pośmiać się serdecznie. Klimakterium i już! Uff, się zmęczyłam, mówię ci Zośka. Kurczę, gdzie ta Anka mieszka? To już chyba ta godzina. Jak to gdzie? Pod czwórką jak zawsze. To nie ta kamienica. Uff. Ale już gorąco. Ale bucha ze mnie pot, a ledwie co wybiegła ze świeżości radości. To chyba to gorące przyjęcie. Oto jest dziejów lokomotywa. Ten brudny proces tak się odbywa. Najpierw powoli, jak gdyby niechcący, funduje kobietom wybuchy gorąca. Puf jak gorąco. Puch jak gorąco. Bo
się leje z głowy na szyję i poty te nocne fundują. Płaczliwość, kłótliwość i rozpacz króluje. I zasnąć nie możesz, bezsenność i łzy. Nie możesz uwierzyć, ta w lustrze to ty? To ty? To ty? A ty wciąż młoda się czujesz. Pazury przyklejasz, pelery koszujesz. Uf, jak gorąco, gorąco, gorąco. By fałdy zniknęły, potrzebny jest ruch i piękność widzenia, wymachy raz, dwa i noga najwyżej, jak tylko się da i walczysz z nadwagą. I zmarszczki prostujesz, i stawy cię bolą, odrosty farbujesz, odrosty, odrosty, tak, tak. I plamy na rękach usiane jak mak. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, buch, jak gorąco. Asia, dworcowa 1408, jesteśmy. No, idziemy. Torba, a ty prezent gdzie masz? Zapomniałam o najważniejszym. No widzicie, widzicie? Kto nie ma w głowie, to ma w nogach. Oho, te dwie to pod czwórkę zdaje mi się. Już się zaczynają schodzić. Przez tydzień tyle? No i co teraz? Nie, ściągnie, naciągnie. Nie, no naciągnąć to raczej nie. No, nie, bo to wiesz, to nie, wiesz, albo to taki ładny, amerykański pewnie. Nie, nie, no co zrobić? Mości kuchni? Kurczę, liczyła na męża, to ani futra, ani dzieci by nie było. Prezentów nie robiłam, koszyczek naszych najlepszych grójeckich jabłuszek. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo pięknie, ale aż tyle? Ach, miałam przynieść tyle, ile masz lat, ale by się w plat odniósł. Szmałka, nie? Weź, 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 witam was. Swoje 50, to wyglądasz niczego sobie. A, no staram się, staram się. Na granicznej widzę trenujesz. No niezły czekasz ty będziesz, a? Oj, znacz, pijajcie ze mnie. To znacz twarz odmłodniona jak 18. No nie. Tu się przyszyło, tam się przyszyło. No. Ciacho jak ciacho, ciacho to już było. To już nigdy nie wróci to ciacho, także nie ma co tam oczekiwać. Ja muszę tak przypomnieć. No gospodyni tak, 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 żeby wszystko zadbać. To nie na tą stronę, gdzie pani leży? Tu proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Idzie nie wie gdzie. No. Tak. Ja tam ci teraz sama. Mówisz sama, ale nie samotna. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Co ja tu miałam powiedzieć? Dobry wieczór. Co się ma powiedzieć? No właśnie. No przede wszystkim to bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem, że jesteście tak Państwo liczni. Nie spodziewaliśmy się tego. O, akurat. Dzisiaj... Jak widzicie Państwo, ten
tej całej młodości, ja to nazywam, może naprawdę spełniać swoje marzenia, swoje pasje, czego wszystkim Państwu życzę. Monika Gryniewicz, opiekun lokalny. Pani, nasza Ania, czyli pani Ania Duraj. Jasia, czyli nasza pani Jasia Zasowi. Nasza Agatka, czyli pani Agata Kuzyk. Nasza Zosia, czyli Zofia. I nasza Małgosia, czyli pani Małgorzata Rowiewicz. Serdecznie gratulujemy. A może teraz taką wspólną foskę z publicznością? My nie. Podobało się.